Hej kochani, mnie chyba pamiętacie. Ja dzisiaj tutaj jestem z moją the best person of my life, czyli z moją siostrzyczką. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać wam, jak w mojej edycji wyglądało wsparcie i jak ono do tej pory wygląda. Będziemy sobie zadawać fajne pytanka i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Czy myślisz, że udałoby ci się zajść tak daleko, gdyby nie wsparcie twoich bliskich? Wydaje mi się, że nie. Dlatego, że pomimo tego, że każdy z nas, wiesz, w życiu ma takie zaparcie, żeby iść dalej do przodu, wydaje mi się, że nigdy chyba nikt nie osiągnie tak dużo, jeżeli nie ma przy sobie ludzi, którzy go kochają, wspierają, na których zawsze może liczyć, bo to jest też taki spokój w sercu i w duszy, że masz też kogoś przy sobie, kto może cię, wiesz, w takich momentach wspierać. Jakie emocje towarzyszyły ci, kiedy odpadałam z programu? Byłam z ciebie bardzo dumna, bo i tak wiedziałam, że jesteś wygraną, że już tam jesteś i zaszłaś tak daleko. Jakie uczucie towarzyszyło ci w programie Top Model, wiedząc, że w domu twoi bliscy trzymają za ciebie kciuki? Zawsze jak byłam na zadaniu i zawsze jak byłam przed jakąś sesją, miałam tylko w myśl w głowie, wiesz, że jesteś na pewno ze mnie dumna i że jesteś w domu i mi kibicujesz i wiesz, i że no wiem, że ciebie mam i to, aż się wzruszam. I to dodawało mi zawsze otuchy i wiesz, do takiego kopa, dlatego że wiesz, robiłam coś z myślą o tym, że miałam w głowie to, że ktoś we mnie wierzy. Więc no to było cudowne uczucie. Pamiętam, jak dałaś taki łańcuszek, pamiętasz, to Top Model i też go zawsze nosiłam. I słuchajcie, fakt był taki, że pękł mi on przed odcinkiem, kiedy prawie odpadłam, także to jest coś na rzeczy, to był znak, no. Także tak to wyglądało.